łatwo sobie zliczyć. Na pewno jest ich bardzo, bardzo dużo. Przemieszczają się, tańczą, ruszają, piszczą, więc trudno mi policzyć, ale myślę, że tak około 80 to może być. Głównym punktem balu był wybór najstraszniejszych postaci, jakie zjawiły się na balu. Dziennikarze CW24, którym nie są straszne żadne tematy, również i tym razem odważyli się porozmawiać ze zwycięskimi zombiakami. Powiedz mi, skąd pomysł na taki przerażający kostium i kto ci pomógł go zrobić, czy sama zrobiłaś? Znaczy, pomogła mi mama, a stąd ten pomysł, że po prostu podarowała mi babcia tą suknię, no i po prostu mi się tak spodobała, że myślałam, że może do tego pasować. A długo wy robiłyście ten kostium? Znaczy tak 2-3 dni. I to warto było? Tak, warto. Bo wygrałaś? Tak. A dobrze się bawisz tutaj w klubie? Bardzo dobrze, jest fajnie, nie myślałam, że aż tak będzie fajnie. Skąd pomysł na ten przerażający kostium i kto ci pomagał go wykonać? Czy sam zrobiłeś? Mama mi pomagała. A skąd pomysł? No, nie, miałem go od zerówki. A kto wpadł na to, żebyś był właśnie zombie dzisiaj? Mama. I to podoba ci się? Tak. Chciałbyś być zombie? Nie. A jak się bawisz dzisiaj? Dobrze. I to? Fajne są takie imprezy tutaj w klubie? Tak. Bal straszydeł w klubie Łęk okazał się wielkim sukcesem organizatorów, którzy podkreślają, że na takich imprezach kłopotów z frekwencją nigdy nie ma. Akurat takie imprezy naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że dużo dzieci nas odwiedza na takich imprezach, bo widocznie podobają im się takie imprezy, skoro nas odwiedzają. Są to dzieci tutaj z okolicy, z pobliskiego osiedla, ale również zauważyłam dzieci po prostu ze śródmieścia, z miasta, więc bardzo się cieszę, że do nas tutaj przyjeżdżają, mają możliwość się pobawić. Bal straszydeł w klubie WCK Łęk już za nami, lecz w planach są kolejne imprezy, z których relacje zobaczą Państwo tylko w CW24.